Udyr odczuwa chęć zemsty na Lisandrze, gdyż zabiła jego mentora albo nauczyciela. Wiedząc, że chłopak szybko padnie ofiarą jej mrocznej magii, Lisandry, duchowny wędrowca, osłonił dziecko, przypłacając to własnym życiem. Udyr zawył ze smutku i poczuł, jak sam Freljord wyje z nim. Lulu posiada największą ilość skórek za cenę 1350 RP. Posiada ona aż 4 skórki w tej cenie. Zdolność pasywna Leony sprawia, że Zaira na chwilę staje się większa. Ma to nawiązanie do słońca, które pada na roślinę, przez co szybciej rośnie. Ksajak nienawidzi Yordlów. Twierdzi, że to przez nich nikt nie bierze wastajów na poważnie. Razem z Rakanem dzieli animację tańca, animację powrotu. Może teleportować się w czasie jednej sekundy, jeśli tylko dołączy do swojego partnera podczas recallu. Posiadają oni wspólną historię, pochodzenie oraz cel. Historia Atroxa mogła powstać na podstawie historii Aresa, czyli boga wojny z mitologii greckiej. Wiele osób uważa, że Master G ma więcej niż parę oczu, ponieważ posiada w swoich goglach 7 soczewek. Jednakże nie jest to prawdą. Podczas animacji śmierci w skórce Project E z jego głowy znika hełm i można dostrzec przez krótką chwilę, że posiada tylko jedną parę oczu. W patchu 4.17 pojawił się błąd, który sprawiał, że Kog'Maw miał przed swoim imieniem na liście bohaterów dwie gwiazdki, w wyniku czego zajmował pierwsze miejsce wśród alfabetycznie ułożonych postaci. Queen miała brata, który nazywał się Caleb. Zginął on w tragicznym wypadku. Mowa tu oczywiście o jednym z wypraw w góry na północ od Ftudolina, gdy bliźnięta napotkały grupę szlachciców z rodu Buvel, polujących na ciosacza, czyli niebezpieczną bestię znaną z grubej skóry, długich kłów oraz dzikiego temperamentu. Queen i Caleb działali szybko. Przegonili bestię za pomocą gradu strzał w głowę. Jednakże ta zdążyła zabić Caleba, gdy ratował matkę rodu Buvel. Szlachcice podziękowali Queen, pomogli jej pochować brata. Postać demonicznego błazna do dziś pozostaje zagadką. Nikt nie wie, skąd się wziął, a sam Shaco nie odpowiada na to pytanie. Wielu natomiast wierzy, że nie pochodzi z Runetery, że został przyzwany z mrocznego, pokracznego świata. Inni natomiast uważają, że jest manifestacją mrocznych pragnień ludzkości, dlatego nie można z nim dyskutować. Najczęściej zakłada się, że Shaco jest płatnym mordercą, zajmującym się tylko znanymi szaleństwami, dopóki ktoś go nie wynajmie. Malphite pochodzi ze świata Monolith, w którym panuje harmonia, w którym wszyscy stanowią część jedności. Brand to tak naprawdę Kegan Rosh. Był on żeglarzem, który pływał po okolicznych morzach wraz z kompanami, okradając nieszczęśników. Pewnego dnia stała się pewna sytuacja, że zwykły żeglarz stał się Brandem. Jeśli chcesz, aby kolejny odcinek był poświęcony historii Branda, to daj znać w komentarzu. A my lecimy do następnych ciekawostek. W gnieździe Filemawa znajduje się szkielet smoka. Jakiś czas potem zostało to potwierdzone przez Tamata, że był to Ebon Maw, potwór z Twisted Tree Line, sprzed wydania Elise. Miał to być hołd dla dawnego smoka. Kiedy Nunu użyje pożarcia na Filemawie, wtedy otrzyma wzmocnienie jaszczura. Jest to jedyny sposób na uzyskanie go na tej mapie. Tatuaże na ramieniu Jinx zmieniają swoje położenie pomiędzy listem gończym a plakatem imprezy basenowej. Prawdopodobnie list gończy mógł zostać sporządzony błędnie przez rysownika portretu pamięciowego.
No i niestety doszliśmy do końca materiału. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Na razie.